pamiętam siebie jako no, grubego chłopca, który w podstawówce był trochę przezywany i zawsze wiedziałem, że jest coś nie tak w tym, że jestem gruby. Nigdy do końca sobie z tym nie poradziłem. Jedzenie jest dla mnie przyjemnością. Niekonsekwentnie jem, czyli na przykład rano nie zjem śniadania i zjem dopiero bardzo duży posiłek, kiedy wrócę do domu. Potrafię zjeść olbrzymią miskę makaronu z jakimś sosem. Ważę 126 kg w tym momencie. W moim przypadku przy wzroście 170 cm to jest poważny problem. Ile pan ma lat? 25. I wzrostu? 170 cm. Rozumiem, że pan podejmował próbę odchudzania niejednokrotnie, tak? Był taki okres, kiedy co roku jeździłem do sanatorium, gdzie się odchudzałem. Potrafiłem w miesiąc zrzucić 16 kg i potem w ciągu roku z powrotem je nabrać, aby znowu pojechać do tego sanatorium. No, dobrze wspominam ten czas, ale wiem, że to strasznie ciężka i czcza praca. Skuteczność leczenia zachowawczego jest 5%, nawet poniżej, więc to jest żadna w porównaniu ze skutecznością chirurgiczną, która jest 80%. Operacja polega na wycięciu 0,9 żołądka. Zostaje 1/10, czyli objętości około 100-150 ml, czyli to jest nieco powyżej połowy szklaneczki do takiego pokarmu stałego do zjedzenia. A oprócz tego usuwamy również receptory takiego hormonu, co się nazywa grelina, co powoduje spadek łaknienia u tego chorego. I to jest bardzo fajny efekt. Im wyższy spadek greliny, tym lepsze efekty po operacji można obserwować. Niestety ten efekt nie jest do końca życia. Ten efekt jest do około roku czasu, kiedy grelina zaczyna powracać do swojego stanu pierwotnego. Ale jest to w sumie ten czas przygotowania do operacji i czas po operacji tego roku czasu. Wszyscy liczymy na to, że te przyzwyczajenia złe, które były u chorego, po prostu zostaną zmienione. To już prawie 8 miesięcy. Od dnia mojej operacji schudłem, no mogę z czystym sumieniem powiedzieć, 40 kg. To jest naprawdę bardzo fajny wynik, ale to jest 8 miesięcy. Patrząc na te wskaźniki, BMI jego jest w tej chwili 30. A ja myślę, że najlepiej będzie się czuł, jakby miał wskaźnik tak w granicach 25 pewnie. Boję się, że coś pójdzie w tym wszystkim nie tak, że coś się stanie i zepsuje to wszystko. Że po prostu wrócę do stanu, w którym nigdy już więcej nie chciałbym być. Pierwsze 8 miesięcy, bardzo duży plus. Dzień dobry. Ja jestem zawiązany do profesora Kaśnika, Michał Gontarek. Wszystko się zgadza. Zapraszam pod gabinet. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Myślałem sobie, że już osiągnąłem wszystko, o czym tylko mogłem marzyć, jeżeli chodzi o tą kwestię. Ostatnie półtora roku to była największa zmiana, największy proces, w jakim brałem udział w moim życiu. Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. To co, ważymy się. Bardzo proszę. Lat? 27. 170. 70. Czyli tak, 70 kg, procent tłuszczu 12,8, to jest bardzo niski procent. W tej chwili ma pan, panie Michale, 13 lat według tej maszyny. On, można powiedzieć, jest takim przykładem
dobrze wykorzystanej operacji. Ten proces leczenia jest absolutnie, mogę powiedzieć, super. Michał osiągnął wszystko to, co było zamierzane u niego, czyli kilogramy, wrócił do prawidłowej masy ciała. Czyli te półtora roku, 88 kilogramów, osiągnął 70 kilogramów. Czyli to jest ubytek rzędu, tam powiedzmy sobie, 18 kilogramów, prawda? I to jest naprawdę bardzo dobry ubytek masy ciała. Miewam rzeczywiście takie momenty, gdzie jestem potwornie głodny. Jak z tym pracować? Kiedy to się pojawia? Czy to jest rzeczywiście, pojawia się w momencie, kiedy ja opuściłem jeden posiłek, tak? I ta przerwa się wydłuża i wtedy to się pojawia. Jeżeli byłoby to może regularne, to może by tego głodu nie było. Kiedy ważyłem te 90 kilo, to ja nie myślałem, że uda mi się więcej, a teraz widzimy się tutaj w gabinecie z doktorem i mogę mu się pochwalić tym, że zdarza mi się ważyć 68 kilo. Wywołuje to zawsze duży uśmiech na mojej twarzy i myślę, że to, no, największe, co mogło mnie spotkać.